Wszyscy się dziwią, że po 16 latach w Stanach Zjednoczonych postanowiła pani wrócić do Polski. Był to świadomy wybór, czy podjęty pochopnie z dnia na dzień? Myślę, że on we mnie dojrzewał, bo wstałam pewnego dnia rano i pomyślałam, tak, wracam. Natomiast to był pewien proces, w którym byłam i aż dojrzał i podjęłam decyzję. Ale decyzję podjęłam w ciągu jednego dnia. Była pani jedyną Polką, która zagrała u Diego Allena. Oprócz tego o mały włos i byłaby pani nominowana do Oscara w filmie Paula Mazurskiego. Była pani w Wielkim Świecie, a teraz jest pani tutaj u nas w Ostrowie Wielkopolskim. Właściwie dlaczego postanowiła pani przyjechać i zgodziła się przyjąć zaproszenie, by poprowadzić tutaj te warsztaty aktorskie? Bo lubię pracować z młodzieżą. Robię to w Warszawie, więc dlaczego nie miałabym tego robić w Ostrowiu? Naprawdę sprawia mi olbrzymią przyjemność prowadzenie warsztatów. I czy to są młodzi aktorzy, czy to są amatorzy, czy ludzie, którzy w ogóle szukają swojej drogi, nie chcą być aktorami, nie interesuje ich teatr, ale chcą zyskać umiejętność gospodarowania swoim ciałem, głosem i opanowaniem strachu. Jest to bardzo fajne dzielenie się. Poza tym z każdych warsztatów wynoszę coś od grupy. Grupa mi daje, ja daję grupie, a grupa mi nie daje, więc jest to wymiana. Te warsztaty odbywają się pod hasłem jak pokonać stres, by mieć radość z gry. Pani jako już doświadczona aktorka, ma pani duży bagaż doświadczeń, nie tylko zawodowych, ale i życiowy, myślę. Czy pamięta pani jeszcze, co to znaczy mieć stresa tak zwanego? Ja tak zwanego stresa mam za każdym razem, jak wychodzę na scenę. I myślę, że w momencie, kiedy bym przestała mieć te żaby w żołądku, to chyba znaczyłoby to w moim przypadku, że powinnam zrezygnować z tego zawodu. Bo jednak to jest zawsze wyjście przed publiczność i chęć dania dokładnie tego, co się sobie zaplanowało. Nie każdego dnia mamy taką dyspozycję, jakbyśmy chcieli. Martwimy się, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. Także ten stres jest zawsze i myślę, że on jest gdzieś częścią naszego zawodu. Ale oczywiście z latami i doświadczeniem potrafimy to opanowywać. Mamy techniki oddechowe czy rozluźnianie mięśni, które to opanowują. Ale gdzieś z tyłu głowy zawsze ten stres jest, tylko to nie jest stres paraliżujący. No właśnie, mówi pani, że stres cały czas pani towarzyszy w trakcie pani tutaj zawodu. Myślę, że on jest na tyle opanowany i jakby już stał się naturalnością, ponieważ zawsze, gdy pani wychodzi do ludzi, staje przed kamerami, na pani twarzy widnieje piękny, szeroki uśmiech. Emanuje od pani dobra energia i taka pogoda ducha. Wydaje mi się, że to jest ważne w pracy właśnie z uczestnikami warsztatów, czy też w komunikacjach międzyludzkich. Wydaje mi się, że tak, tylko że ten uśmiech nie może być sztucznym, przyklejonym uśmiechem, tylko on musi wynikać z nastawienia do tego, co robimy, do ludzi, do naszego zadania. Wychodząc mam swoje życie, swoje, prawda, nie zawsze przyjemne, czasami są one bardzo jakieś stresowe przeżycia. I staram się po prostu je uciąć w tym momencie i wejść w grupę i wziąć od nich dobrą energię i dać im dobrą energię. Poza tym ja wychodzę z założenia, że pozytywem o wiele więcej ludziom się daje i od ludzi się bierze, niż techniką podcinania skrzydeł, bo są ludzie, którzy pracują tą techniką. Ja sama wiem, że jeżeli ktoś jest w stosunku do mnie ironiczny, ja się zamykam i jestem jakby o wiele bardziej stremowana i zamknięta w sobie. Także staram się po prostu pokazać, że nie ma rzeczy złych, które robimy, że zrobienie błędu nie skazuje nas na opinię osoby niezdolnej. Każdy z nas może popełnić błąd. Może błąd czasami uczy nas o wiele więcej niż od razu zrobienie czegoś perfekcyjnie. Sam proces dochodzenia do czegoś jest bardzo fajny. Ja to chyba po prostu lubię robić. Śledząc pani życie, można zauważyć właśnie to, że pani wysyła od siebie dużo dobra. Czy uważa pani, że uczestnictwo tutaj wpłynie pozytywnie na ich życie, nie tylko jako przyszłych aktorów, bo pewnie nie wszyscy chcą być aktorami, ale generalnie na życie tutaj uczestników? Znaczy, to są chwile. To są chwile, które czasami zostają dłużej, czasami coś w nas zostanie. Mnie cieszy to, że się dużo uśmiechają, że są wobec siebie życzliwi, że życzliwie reagują na potknięcia i błędy innych, są cierpliwi, kiedy inni są w procesie.
i nie boją się czegoś przedstawiać. Czyli z tego mogę wywnioskować, że dobrze się tutaj czują. I to jest dla mnie bardzo wielki komplement. Myślę, że nie tylko dobrze się czują, ale też mają ogromne szczęście, że udało im się tutaj dostać. Wydaje mi się, że jest albo bardzo niewiele, albo nie ma takiej osoby, która by nie znała pani twarzy z telewizji, z gazety, może gdzieś spotkała w życiu realnym. Mając świadomość, że jest pani osobą rozpoznawalną, pewnie dla niektórych też autorytetem, jest to dla pani budujące i motywujące do dalszego działania i budowania, kreowania lepszej wersji siebie? Na pewno tak. Znaczy, ja mam to szczęście, że mnie nigdy nic złego nie spotkało. Cały ten okres paparazzi i różnych tabloidów przyszedł już, kiedy ja byłam mało atrakcyjna dla tabloidów. Chociaż ja nic takiego w życiu nie robię też, żeby wywołać tego typu jakieś zainteresowanie sobą, ale no tak jak powiedziałam, mnie nic złego nigdy nie spotkało, wręcz przeciwnie. Czy jak ludzie mnie rozpoznają, tak, jest to pewnego rodzaju zobowiązanie. Nie będę pewnych rzeczy robiła. Raz, że ja tego nie lubię robić, a po drugie, no, że nie chciałabym, żeby gdzieś taki mój obraz został, a nie inny, żebym była tak czy inaczej zapamiętana. Tak. Mówi pani, że nic specjalnego nie robi, ja bym się totalnie z tym nie zgodziła, uważam wręcz przeciwnie. A co do atrakcyjności, wydaje mi się, że najpiękniejsze, co pani może od siebie dać, to właśnie ten szczery, piękny, szeroki uśmiech, który wydaje mi się, że każdego dnia na pani twarzy widnieje. Uważa pani, że właśnie motywuje to do pracy i buduje, także myślę, że ja teraz mogę się ulotnić i pozwolić pani iść dalej, przesyłać swoje ciepło tym osobom, które będą z chęcią chciały je przyjąć od pani. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo i bardzo się cieszę, że rozmawiając ze mną pani się teraz uśmiecha. Dziękuję również. Żeby pokonać ten strach, tą samoocenę, która nie zawsze jest po naszej stronie, żeby odważyć się być sobą ze wszystkimi konsekwencjami, które nas wyróżniają. I cieszę się, że jest taki przekrój wiekowy.